Dziękuję bardzo za głos. W dzisiejszym wystąpieniu, może trochę wyżej. Chciałabym podzielić się z Państwem na temat swoich refleksji związanych z rolą muzealnictwa w polsko-niemieckim dialogu o II wojnie światowej. I swoje rozważania pozwolę sobie rozpocząć od cytatu, który padł w czasie debaty Muzeum i zmiana losy muzeum narracyjnych w 2016 roku. Wypowiedział te słowa dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski. Wiem, że minęło już od tego momentu kilka lat, natomiast myślę, że one nadal pozostają bardzo aktualne. Historia II wojny światowej opowiadana jest przez każdy naród, każde państwo po swojemu. Te wersje się różnią. Chodzi o to, aby zapisać własne doświadczenie, doświadczenie własnego kraju, narodu i utrwalić o nich pamięć. Opowiadając własną historię, jednocześnie można korygować niekiedy nieprawdziwe i krzywdzące wersje zdarzeń utrwalone przez inne kraje. Myślę, że cytat ten może stanowić pewnego rodzaju motto mojego wystąpienia. W Polsce przed 1989 roku w historiografii, muzealnictwie oraz innych dziedzinach życia kultury obowiązywała narzucona ze strony władz interpretacja wydarzeń II wojny światowej. Miała ona przede wszystkim legitymizować władzę oraz dążyła do uzyskania dla tej władzy akceptacji społecznej. Ze względu na interes władzy pokazywała dlatego zafałszowany obraz historii. Największe zmiany w tej dziedzinie dokonały się po 1989 roku i dopiero wówczas w historiografii i muzealnictwie podjęto tematy, które wcześniej nie istniały bądź były marginalizowane zupełnie, takie jak zbrodnia w Katyniu, działalność Armii Krajowej, historia Powstania Warszawskiego. Efektem tych zmian było powstawanie nowych muzeów. Muzeum Katyńskiego, Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum II Wojny Światowej. Ponadto po 1989 roku w muzealnictwie związanym z II wojną światową zaczęto odchodzić od pokazywania historii w kontekście politycznym i militarnym, a zaczęto coraz częściej pokazywać historię życia codziennego ludności cywilnej, a także życia codziennego żołnierzy. Drugim kierunkiem w muzealnictwie stała się indywidualizacja opowieści, czyli pokazywanie losów poszczególnych osób lub rodzin na tle realiów wojny. Do realizacji tego typu wystaw najlepsze okazały się wystawy narracyjne, które nie tylko edukują, ale także oddziaływują na zwiedzającego. Transformacje w muzealnictwie związanym z II wojną światową wymusiły owszem zmiany polityczne, ale jeszcze bardziej wymusiła zmiana pokoleń. Pokolenie, które bezpośrednio uczestniczyło w wydarzeniach II wojny światowej, bądź pokolenie, które było związane z tymi wydarzeniami przez relacje najbliższych ojców rodzin, odchodziło, natomiast pojawiło się nowe pokolenie, dla którego wojna pozostawała poza ich życiowym horyzontem, jak to trafnie określiła pani Monika Hajman. I to jest taki krótki zarys tego, w jaki sposób pokazywano wojnę po 1989 roku w muzeach polskich. To okaże się ważne, ponieważ teraz w kilku zdaniach chciałabym pokazać, w jaki sposób, jaka była optyka pokazywania wojny za naszą zachodnią granicą. I tam również największe zmiany dokonały się po roku 1990, po zjednoczeniu Niemiec, ponieważ przed rokiem 1990 naród niemiecki uważał się przede wszystkim za ofiarę reżimu narodowo-socjalistycznego. To reżim został obarczony odpowiedzialnością za Holokaust i wojnę eksterminacyjną na wschodzie. Panował mit prostego niemieckiego żołnierza Wehrmachtu, który nie miał udziału w eksterminacji i zagładzie.
brał tylko udział w działaniach wojennych. Po zjednoczeniu Niemiec dokonano takiej najpoważniejszej rewizji pamięci historycznej i spróbowano dokonać próby nowego rozrachunku. Społeczeństwo niemieckie zaczęło rozumieć, że za Holokaust oraz wojnę eksterminacyjną ponoszą odpowiedzialność także tak zwani normalni Niemcy, których część uczestniczyła w masowych zbrodniach, walcząc na przykład w Wehrmachcie. I takim fundamentalnym, przełomowym znaczeniem była wystawa zorganizowana w 1995 roku o tytule Wojna eksterminacyjna, zbrodnie Wehrmachtu w latach 1941-44, zrealizowana przez Hamburski Instytut Badań Społecznych. Wystawa ta była skandalem, ponieważ zaprzeczyła głęboko zakorzenionemu w społeczeństwie niemieckim stereotypowi czystego żołnierza Wehrmachtu i właściwie stała się katalizatorem do powszechnej debaty w Niemczech na temat udziału Wehrmachtu w zbrodniach wojennych oraz odpowiedzialności, bo to za tym dalej szło, całego społeczeństwa niemieckiego w wojnie. Na wystawie oprócz narracji pokazywano dramatyczne, drastyczne fotografie, które wstrząsnęły niemiecką opinią publiczną. Wystawa, proszę Państwa, okazała się po pierwsze wielkim sukcesem komercyjnym i frekwencyjnym. Była pokazywana w 34 miastach w Niemczech i w Austrii. Obejrzało ją ponad 850 tysięcy osób. To jest naprawdę dużo. Jednak wystawa wywołała również ogrom kontrowersji. W pewnym momencie zakwestionowano jej merytoryczność. Była przeanalizowana i w 2002 roku zaprezentowano całkowicie zmienioną wersję, w której zrezygnowano z części materiału ilustracyjnego na rzecz pokazania dokumentów i rozszerzenia komentarzy historycznych. Jednak ta wystawa, proszę Państwa, dla muzealnictwa i dla zmian jest bardzo ważna, ponieważ ona na zawsze już zmieniła optykę patrzenia na II wojnę światową w Niemczech. I kolejny etap, proszę Państwa, to jest pierwsza dekada XXI wieku, kiedy wydawałoby się, że niemieckie społeczeństwo już przyjęło częściowo, oswoiło się z perspektywą sprawców i kwestią odpowiedzialności, jednak do głosu wtedy dochodzą nowe aspekty, nowe problemy. W pamięci zbiorowej zaczęto utrwalać narrację, w której Niemcy ponownie przyjęli perspektywę pokrzywdzonych, wskazując na cierpienie niemieckich cywilów w czasie wojny powietrznej i w czasie wypędzeń ze wschodu. I właściwie te trendy w muzealnictwie niemieckim ścierają i w społeczeństwie wspierają, współistnieją do dzisiaj. I teraz, proszę Państwa, myślę, że ten wstęp był tak jakby konieczny w kontekście mojego referatu. I teraz chciałabym zaprezentować wystawę Biało-czarne Toruń w cieniu swastyki. Wystawa składała się z dwóch części. Pierwsza była to wystawa plenerowa, która się składała z 20 plansz eksponowanych na dziedzińcu ratusza, zawierała teksty, dość wszystko tutaj było zrobione tradycyjnie. Natomiast druga wystawa była to... Była to wystawa, ekspozycja czasowa zorganizowana w Muzeum Historii Torunia, którą otwarliśmy w grudniu 2019 wieku i była eksponowana do września. Przypomnę, że w tym czasie jeszcze była pandemia. I proszę Państwa, ze względu na ograniczenia czasowe ja nie będę mówiła o obu wystawach, bo pomimo innej formy wystawienniczej przekaz praktycznie był taki sam w obu częściach. I projekt, proszę Państwa, pokazywał wojenną rzeczywistość Torunia z dwóch punktów widzenia, polskiego i niemieckiego. Zestawienie obu perspektyw w jednym miejscu i w jednym czasie miało umożliwić widzowi dostrzeżenie dwoistości obrazu okupacji w Toruniu. Z jednej strony prześladowania, germanizacja, przesiedlenia i bieda,
które dotykały ludność polską, a z drugiej zadbane ulice pełne kwiatów i zieleni, remont teatru, dworu Artusa, kwitnące życie kulturalne, wizyty najważniejszych dygnitarzy, niemiecki ład i porządek, czyli perspektywa niemiecka, przedstawiająca Toruń jako rdzennie niemieckie miasto, które w wyniku działań wojennych 1939 roku niejako powróciło do macierzy. I tę dwoistość podkreślać miał, proszę Państwa, tytuł wystawy. Oj, coś się... Miał podkreślać tytuł wystawy biało-czarne, które w pierwotnej wersji nawiązywał tylko i wyłącznie do koloru fotografii z tego okresu, ale tak naprawdę miał wskazywać raczej na kontrast i przeciwstawienie obu światów. Kontrast w wymiarze plastycznym wprowadzono również na wystawie. Problematyka podjętej ekspozycji wpisywała się w nurt wypełniania białych plam, którą była sytuacja ludności polskiej na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. Przed 1989 rokiem w historiografii dominowała perspektywa centralistyczna, czyli pokazywano w podręcznikach, w filmie okupację w Polsce, ale okupację przez pryzmat generalnego gubernatorstwa. To, co się działo na Kresach, to, co się działo na północy i na zachodzie, było w opinii publicznej i w historiografii pomijane po to, żeby można było lansować pogląd, że jedynym wrogiem byli Niemcy. Dobra. I wystawę otwierała zaaranżowana scena pustego salonu, opuszczonego przez rodzinę, pakującą się w pośpiechu przed nadciągającą armią niemiecką. Komentarz cały stanowił fragment relacji Romana Krzyżanowskiego zdeponowanej w zbiorach Fundacji generał Elżbiety Zawadzkiej. Zastosowanie indywidualizacji opowieści pozwoliło na uzyskanie zaangażowania emocjonalnego zwiedzającego już na samym początku, a zarazem pokazanie ogólnego zjawiska, jakim były wrześniowe migracje ludności. W pierwszej części prezentującej perspektywę polską pokazano m.in. początek okupacji niemieckiej w Toruniu, wejście Wehrmachtu, zagadnienia związane z sytuacją Polaków, bardzo ważną częścią i bardzo istotnym elementem były treści pokazujące działanie niemieckiej listy narodowej i ten problem do dzisiaj w społeczeństwie tutaj lokalnym jest kontrowersyjny. Robiąc wystawy o II wojnie światowej spotkałam się z relacjami współczesnych mieszkańców, dla których to nie jest jeszcze do końca rozwiązana sprawa. Sporo miejsca poświęcono również problematyce życia codziennego. Zastosowana na wystawie indywidualizacja narracji oraz antropologizacja wojny pozwoliły na uzyskanie emocjonalnej bliskości i przyciągnięcie uwagi także młodych, w których świadomości wojna jest doświadczeniem abstrakcyjnym i niepodbudowanym doświadczeniem własnym lub rodziny. Druga część, będę skracać. Już ostatnia jesteśmy. Dziękuję bardzo. W drugiej części, tutaj proszę Państwa mamy, bo to jeszcze chciałam wspomnieć, że wystawa w Eskenach była w tym okresie pandemicznym i bardzo dużą, a wręcz zaskakującą popularnością cieszyły się oprowadzania. Myślę, że było to spowodowane pewnym wygłodzeniem, ale również tymi rzeczami, o których mówiłam wcześniej. W drugiej części wystawy natomiast, tej z drugiej perspektywy, pokazany został Toruń niemiecki. Toruń, na ulicach którego nie było widać wojny, były piękne, zadbane ulice, kwitła kultura, remontowano teatr. Tutaj na dole na zdjęciu widzimy kolejkę po bilety do teatru. Także widz miał możliwość na tej wystawie
zetknięcia się z tymi dwoma światami i zobaczenia bardzo dużego kontrastu, bardzo różnej perspektywy. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy w końcu do Furt i do tych stosunków polsko-niemieckich, ponieważ wystawę zwiedziła delegacja z miasta Furt, która była w Toruniu na zaproszenie Urzędu Miasta. Dlaczego? Ponieważ kontakty Torunia i Furt pochodzą aż z II wojny światowej i proszę Państwa, w 1939 roku urzędnicy, utworzono w Toruniu okupacyjne władze, większość urzędników była to grupa, która przyjechała z Furt. Nadburmistrz miasta Franz Jakob pochodził z tego miasta, Gauleiter Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodniej Albert Forster oraz dyrektor prężnie działającego muzeum, tego, w którym jesteśmy, oraz również kierownik Wydziału Kultury Adolf Schwamberger też pochodził z tego miasta. I proszę Państwa, po wojnie w procesie denazyfikacji nie wszystkie nazwiska zostały ujawnione i nie wszyscy sprawcy zostali ukarani. Teraz to jest ważne, ale na przykład dr Schwamberger po wojnie wrócił do Furt i był bardzo szanowanym obywatelem. Najpierw był nauczycielem w szkole, potem kierownikiem miejscowego archiwum i muzeum, był lokalnym działaczem, publikował książki dotyczące historii Furt. Więcej, miał, proszę Państwa, swoją ulicę. Przed śmiercią w 1975 roku został od miasta oznaczony złotym medalem obywatelskim, a w roku 1980 właśnie nadano jednej z ulic jego imię. I tak naprawdę dopiero badania prowadzone w drugiej dekadzie XXI wieku, czyli tutaj mamy porównanie, co się działo w większych ośrodkach, a co się działo w mniejszych, ten mit runął. Runął za sprawą lokalnego z Furt historyka, Karmana Salimiego, który zaczął prowadzić badania. Prowadził badania w Archiwum Państwowym w Toruniu. Współpracował z profesorem Piotrem Bireckim, który wydał książkę dotyczącą sztuki w czasie okupacji w Toruniu. Ten kupił tą książkę przez internet. I tak to, proszę Państwa, się zaczęło. Swoje wyniki badań przedstawił ówczesnemu dyrektorowi muzeum i archiwum doktorowi Martinowi Szramowi i one zostały w lokalnej społeczności upowszechnione. Doprowadziło to do tego, że w 2017 roku ulica Schwambergera została zlikwidowana, a w 2018 roku otrzymała imię miejscowej Żydówki Beli Rosenkranz. I myślę, że w ramach takiego społecznego rozliczania się z przeszłością oraz kształtowania nowej świadomości historycznej mieszkańców miasta Furt, dr Marcin Szram zwrócił się z prośbą o wypożyczenie wystawy. Natomiast okazało się, że wszystko jest bardzo skomplikowane, ponieważ była pandemia. Wystawa najpierw miała być eksponowana w Furt przez 6 miesięcy. Ustalenia zakładały, że wystawa zostanie w Polsce przetłumaczona, przygotowana, natomiast przez historyków w Furt zostanie wzbogacona tymi wątkami i biogramami osób, które uczestniczyły w reżimie narodowo-socjalistycznym. Natomiast niestety plany tutaj musiały ulec skróceniu i wystawa ostatecznie, tutaj widzimy, była eksponowana krótko, bo od 1 czerwca do 12 września 2021 roku. Natomiast zorganizowano przy niej serię spotkań, odbywały się prelekcje dotyczące tego, co się działo w Furt w czasie wojny i po wojnie oraz dotyczące Auschwitz. I proszę Państwa, jakie są moje wnioski z tej współpracy? Zaskakujące, ponieważ cały czas mieliśmy kontakt. Teksty, które były przesyłane do Niemczech, były tam konsultowane przez osoby, które organizowały również wystawę. I ta współpraca okazała się, proszę Państwa, zupełnie bezproblemowa, nie niosła żadnych napięć. Strona niemiecka nie wniosła żadnych sugestii dotyczących na przykład korekt w tekście albo zmiany niektórych fotografii, a niektóre naprawdę były dosyć dramatyczne.
I myślę, że to w taki sposób mogło się, proszę Państwa, odbyć, ponieważ to wypożyczenie i cała inicjatywa nastąpiło w okresie, kiedy lokalne społeczeństwo dojrzało już do powtórnego rozliczenia z przeszłością, kiedy przyszedł czas młodego pokolenia, bo zarówno Martin Schramm i ten drugi pan to są osoby młode, 69, 75 rocznik. I dla tego pokolenia wojna nie była już doświadczeniem egzystencjonalnym, ale jednak funkcjonowała w ich świadomości jako element polityki pamięci. Wystawiennictwo było i nadal pozostaje istotnym czynnikiem kształtującym pamięć historyczną narodów, pozwala przełamywać stereotypy i wnosić do świadomości społecznej nowe treści. I tak jak zaczęłam, proszę Państwa, cytatem, to chciałabym również skończyć cytatem. Są to słowa doktora Martina Schramma, który powiedział: budowanie pamięci o mieście jest niezwykle ważne. Teraźniejszość stanie się później przeszłością. I na tym zakończę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.